nasze biuro zajmuje się taką współpracą międzynarodową w bardzo takim szerokim znaczeniu. Przede wszystkim obsługujemy programy, projekty mobilnościowe, czyli to są te wyjazdy na studia, na praktyki zagraniczne, w tym mobilności krótkoterminowe. Podstawowy program, niezmienialnie to program oczywiście Erasmus+, najbardziej rozpowszechniony program w całej Unii Europejskiej. W ramach tego programu uczelnia aktualnie ma podpisanych około 240 umów z 51 krajami. Oprócz tego mamy program CEPUS, mamy też różne stypendia w ramach takich programów typu DAED i oprócz tej mobilności na praktyki, na studia, realizujemy też mobilności krótkoterminowe. Jeśli chodzi o studentów przyjeżdżających, to tutaj główne zadanie realizuje nasz Welcome Point, który bardzo prężnie działa w tym zakresie. Welcome Point jest bardzo takim ważnym miejscem w procesie umiędzynarodowienia. Umiędzynarodowienie uczelni wyższych. Jednym z ich elementów jest pozyskiwanie studentów zagranicznych i kadry międzynarodowej. To pozwala na to, żeby nasza społeczność akademicka była taka zdywersyfikowana, różnorodna. Mogą tutaj pozyskać informacje, takie wszystkie poważne, ważne dla ich pobytu dokumenty związane na przykład z legalizacją ich tutaj pobytu, ale też integracja, która jest bardzo ważnym elementem w Welcome Poincie. Wszystkiego rodzaju wydarzenia, gdzie mogą poznać nawzajem siebie z różnych krajów, ale też ze studentami polskimi. Także tutaj zawsze jest otwarty nie tylko dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, ale dla wszystkich właściwie i często się tutaj spotykają studenci różnych uczelni z Katowic. So my name is Mirna, I am from Egypt. I used to be a volunteer in a project in Krakow and it was my first time in Poland actually. After a while I decided to come for a master's degree. I was looking in all over Europe, honestly, not only in Poland. However, the opportunities in Poland catch my eyes. I had many opportunities from many universities around Europe, but Poland was most I would say attractive options for me. I came to Poland for my master's degree 2 years ago. This is my second year. I would also say that Katowice was a good option because I had I got accepted from more than one university, but Katowice was a good option for me. Katowice is really nice. It's in the middle of everywhere, middle of Europe, middle of Poland itself. Here, there is easy access for everything. You can go easily for the airport. Very cheap, tickets from the airport. You can go everywhere in Europe. I'm a scholarship holder from Zawadzka. It's a program organized by NAVA, and basically there are 20 slots for students from Vietnam who can come to Poland to study for free and also take part in a language course for a year. The program was really competitive, and basically you need to have experiences in language learning, and also need to have good grades, especially those who just finished high school. There were a lot more requirements for those students than those of us, for example, like me, who actually had a bachelor already. Especially for foreign students, those from East Asia, or those who have never spent any time outside their countries their entire life, it's an eye-opening experience. So, and I would recommend it to anyone. Ten program zawsze jest przydatny dla każdego studenta, który chce się rozwijać siebie, ponieważ nie licząc doświadczenia, które może być dla nas w przyszłości pomocne, ale też te szanse, które pozwalają nam spotykać się z nowymi, ciekawymi ludźmi, to jest najlepsza rzecz.